I w związku z tym ówczesny opat Mirecki postanowił, kochani moi, że tenże oto takie pięknie ołtarz, czerwony czarny ołtarz z marmuru dębnickiego. I tu są złożone wszystkie prochy tych, które zmarły do 1766 roku. Tu prawdopodobnie leży 80 głupopadów, 275 przeorów i około 1080 zakonnie. Właśnie w tym tym. Ja, kochani moi, ksiądz Ocenciacki pisał, o tatu prawdopodobnie tego jednak nie było, bo troszeczkę mniej. No ale, pisze, że papa mówi, że 80. No i taka jest legenda, kochani moi, że ja się dotknie ręką tego marmuru, a odbije się ślad, to jeszcze wrócić do miejsca. Natomiast powiem tak, radzę nie dotykać, bo kochani, każda ciepła ręka na zimnym postawi odbicie. Ja dawno go wrócicie.